Cześć, dzisiaj przychodzę z porównywaczem z zapaszków elektrycznych. Jeden to jest tajemnicze ogrody z dzieciństwa i soczyste owoce leśne. Te tajemnicze ogrody z dzieciństwa, powiem, nie wiem, czy ja pamiętam taki zapach z dzieciństwa, jakoś nie chce mi się. To nie jest ten, może ktoś miał takie jakieś skojarzenia. Ja na pewno nie. Ja wychowałam się w małym, maleńkim miasteczku, trochę większe jest w tej chwili, ale to miasteczko było małe, strasznie takie zacofane, ale przed każdym domem, przed każdą kamienicą, słuchajcie, nie było bloków. Bloki powstały później w późnym PRL-u, ale wszędzie były kamienice i domki, no to raczej kamienicą można było nazwać. Domy jednorodzinne powstały później, ale nawet w tych domkach jednorodzinnych mieszkało wiele rodzin. W każdym razie przed każdym takim budynkiem był ogródek. Ogródek był przed domem, ogródek był za domem, pełno kwiatów, całym rokiem były kwiaty. Od wczesnej wiosny kwitły kwiaty, nikt tego nie pielił, nikt tego nie doglądał, nikt tego nie nawoził. One same rosły, one wiedziały, kiedy mają wyrosnąć. Nie wiem, jak to działało, ale tak działało. Nie wiem, czy ziemia była lepsza, ludzie byli lepsi, nie wiem. W każdym razie całym rokiem, od wczesnej wiosny do bardzo późnej jesieni, były różnego rodzaju kwiaty przed każdym domem, w każdym ogródku. I ten zapach mi tego nie przypomina, także Za to soczyste owoce leśne i owszem, są takie, ten zapach jest taki troszeczkę słodkawy, tak jak owoce. Ja tak za jeżynami, malinami tak nie przepadam, ale jak już są i ktoś mi je tam sprezentuje, one są bardzo drogie zawsze, a w lesie no, już nie chce mi się chodzić ich szukać, ale jak już je dobędę, że tak powiem, to faktycznie je zjem ze smakiem i są takie pyszne, soczyste i ten zapach faktycznie to odzwierciedla. Także tutaj, no takie dobre 6 na 10, a tutaj za to, że zapach mi się z niczym nie kojarzy, no 4 na 10. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.